Około 5000 lat temu na teren dzisiejszego Poznania spadł deszcz meteorytów. Największy znaleziony fragment bolidu, Memors, waży 261 kg i ma w sobie co najmniej dwa niespotykane na Ziemi minerały. W bibliotece PTPN mamy ponad 15 tysięcy egzemplarzy starych druków. Wśród nich jeden z 12 dostępnych w Polsce pierwodruków wydania Kopernika czy Heweliusza. Rakieta sondażowa Hexa 2 stworzona przez PUT Rocket Lab Politechniki Poznańskiej. Jej hybrydowy silnik rakietowy pozwala przyspieszyć ponad 4-metrową rakietę do prędkości 1900 km na godzinę. Obserwatorium w Poznaniu od wielu lat obserwujemy i badamy planetoidy. Jedyna odkryta w Poznaniu planetoida to Poznania. Odkryta została w 1949 roku. Mamy jej stare klisze, a także niedawno opracowany model 3D. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? A czy istnieje życie poza naszą planetą? Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej obserwujemy tysiące drobnoustrojów, które są jedynie malutkim wycinkiem mikroświata. Mikroświata skrywającego wciąż wiele tajemnic, może nawet tyle samo, co otaczający nas wszechświat.